gry. Zdjął go z murawy wówczas trener Baquero. Enriquez. Schultes, doskonałe przyjęcie piłki. Jest Robert Jerzy, zobaczmy, od razu włącza się Brzyski. Czeka na ten dobry moment Robert Jerzy i wchodzi w miejsce środkowego napastnika. Jerzy! Dobra interwencja. Była możliwość wycofania piłki do Czotry, który praktycznie biegał w szesnastkę i był nieobstawiony. Oczywiście Brzyski szukał Jerza i to też nie było złe rozwiązanie. Tu nie widzimy akurat w tym ujęciu, ale z tyłu naprawdę na bardzo dobrej pozycji, nie kryty praktycznie sam i to na pewno byłoby dużo groźniejsze, jakby Brzyski wycofał tą piłkę właśnie na 16 metr. Jerzy, dośrodkowanie, dobrze Enriquez, przed polem karnym jest Rafał Murawski. Dobrze rozpoczyna się ten kontratak Lecha Poznań. Murawski do... do Rudniwia zagrywał Kliwiec. Teraz jest Rafał Murawski, po drugiej stronie Kliwiec. Dobry pomysł. Piłka wtrafiła jednak Paszyńskiego. Dobry odbiór Iniaca. I teraz już wybija piłkę Brzyski. Bołąkiewicz. Doskonałe zgranie piłki do Dziurdziewicza. Stilicz. Dziurdziewicz. Enriquez. Mozolnie znowu zaczynają budować ten swój atak pozycyjny. Lechić. Wojtkowiak, pole karne. Teraz Stilicz okazał się sprytniejszy od swojego rywala. Kliwiec. Enriquez. Dziurdziewicz. Doskonałe zagranie Dziurdziewicza. Niewiele się pomylił, ale tej piłki tak, nie zdołał opanować się Rudniew. Muszę powiedzieć, że to naprawdę musiało zaskoczyć się na pewno obrońców, ale chyba też Rudniewa. Nie patrzył, tylko zagrał taką piłkę właśnie naprawdę bardzo... No i piłkę, która mijała przede wszystkim całą, dokładnie, jeżeli Rudniew by tą piłkę lepiej opanował, to wyszedłby sam na sam. A nie była to łatwa pozycja, w której Dziurdziewicz próbował tą piłkę zagrać. Praktycznie nie patrzył w tamtą stronę na jeden kontakt. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ładnie teraz z kolei Baszczyński zagrywał prostopadle na prawą stronę. I ta akcja przerwana przez Enriqueza, który tutaj uprzedził Todorowskiego. Todorowski, on właśnie... Prowadza piłkę do gry. Bonin. Przy nim Enriquez. Bonin i będzie kolejny rzut rożny dla warszawskiej Polonii. Tym razem to Tomasz Brzyski będzie rzucać piłkę z narożnika. Prawą nogą Jerzy, lewą Brzyski. Tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry wykonywane przez polonistów. Piłki dochodzące do bramki Buricza. Brzyski. Jeszcze piłka cały czas w polu karnym. Lecha Rudniew w roli obrońcy spisał się bardzo przyzwoicie. Najpierw wygrał pojedynek. Później wybił piłkę, tyle że błąd popełnił Kliwiec. Teraz Stilicz, Jodłowiec. I znowu mamy rzut rożny dla Polonii. Tutaj błąd Stilicza. Co prawda nikt nie podszedł do gry mu, ale mimo wszystko mógł jeszcze lepiej tę sytuację rozwiązać. A tak strata i znowu rzut rożny dla Polonii. I znowu Tomasz Brzyski w pole karne. Znowu na wysokość tego dalszego słupka. Robert Jerzy doskonale ustawiony na jeden kontakt. Teraz zagrał do Brzyskiego. Ten wbija piłkę w pole karne. Interweniuje Bulicz. Ale dużo widzi Robert Jerzy. Taka piłka, którą on zbierał wielu piłkarzy, żeby najpierw przyjął, później się rozejrzał. On już wiedział, że tam jest Brzyski, że tam można przyspieszyć grę, grając na jeden kontakt. No tym właśnie... wyróżniał się w tamtym sezonie w Górniku Zabrze, między innymi dlatego sprowadzono go tutaj. Ten początek sezonu nie jest taki, jak wszyscy sobie tutaj marzyli, na pewno w Polonii Warszawa, ale ja myślę, że ten zawodnik ma taki duży potencjał, że prędzej czy później on odpali. Zresztą jakby się tak spojrzało na przykład Bruno, który przychodząc tutaj do Polonii też miał bardzo trudny okres, bardzo długo
krytykowano go, gdzieś tam nawet chyba był moment, że chciano się go pozbyć. Natomiast w tej chwili aż trudno sobie wyobrazić naprawdę grę Polonii bez niego. Bo znaczy teraz sobie musimy wyobrazić, bo ma kontuzję, ale jest to zawodnik, który robi różnicę. Dobre zagranie teraz do Todorowskiego, ładna akcja Polonii. Jeszcze tam Bonin, Jodłowiec, prostopadle, Bonin przepuszcza piłkę i wybija ją na rzut rożny Wojtowiak. Przycisnęła Polonia Lechitów. W taki sposób należy też patrzeć właśnie na tych nowych zawodników, Szultesza, Jerza czy Grześka Bonina, którzy po prostu być może potrzebują trochę czasu, żeby wkomponować się do tego zespołu, żeby poznać specyfikę tego klubu, bo jednak jest to klub, który ma pewne rzut rożny. Kolejne dobre dośrodkowanie. Jednak wracając do tego wątku z tymi nowymi zawodnikami, jest to klub, gdzie ta presja wywierana przez prezesa jest po prostu specyficzna i trzeba sobie umieć z tym radzić. Zawodnicy, którzy grają tutaj dłużej, łatwiej jest im to zrobić. Ci, którzy są krócej, mają często z tym problem, szczególnie młodzi, Sikorski czy Czani, którzy po prostu są młodymi zawodnikami. Dużo łatwiej jest Marcinowi Baścińskiemu, który grał w klubach. Grał w Grecji, tam podejrzewam, z czymś takim mógł się spotkać. Tam prezesi też potrafią wywierać niesamowitą presję, ale też grał w Wiśle Kraków, gdzie ta presja być może, chociaż prezes Cupio też potrafi czasami zaskoczyć. Natomiast tam jest też duża presja i to też jest pewna umiejętność grania właśnie. Jakby bagatelizowanie tego, co może mówić gdzieś w mediach prezes. Widzieliśmy posiadanie piłki, ona na korzyść Lecha, do tego się przyzwyczailiśmy, ale na razie z tego lepszego posiadania piłki Lecha niewiele wynika, bo oni się głównie na razie utrzymują przy piłce Lechici na własnej połowie bądź na środku boiska. Na połowie przeciwnika to utrzymywanie na razie w przypadku Lecha się przy piłce nie istnieje. Mam wrażenie, że Iwan Dziurdziewicz jest cały czas, tak jak to robił Iniac wcześniej, bardzo, bardzo często był blisko stoperów i teraz widzimy, że Dziurdziewicz tą rolę wypełnia. A tak się zastanawiam, czy... Na starcie dwóch reprezentantów Jodłowca i Murawskiego zastanawiasz się tak, czy to było dobre rozwiązanie, czy jednak nie należało zostawić Tonewa bądź innego ofensywnego zawodnika. Bo mam wrażenie, że Iniac i Dziurdziewicz to są bardzo podobni zawodnicy i... No na pewno brakuje też jakiejś takiej szybkości na skrzydłach, jakiegoś takiego polotu, wygrywania pojedynków. Ja wiem, że po meczu z Legią, gdzie bardzo wiele osób chwaliło Dziurdziewicza za to spotkanie, pewnie trener Bakero się zastanawiał, co tutaj zrobić. Wraca Iniacz, który był dokładnie, jest pewniakiem, który zawsze gra na bardzo dobrym poziomie. Iwan zagrał bardzo dobrze, więc trener kosztem Tonewa, ale ja się zastanawiam, czy to akurat był dobry wybór. Dobry wybór. Myślę, że jednak jeden taki defensywny zawodnik wystarczy i po prostu musiał trener podjąć decyzję, aczkolwiek poczekajmy, bo być może właśnie... Dopiero 18 minut gry na razie. Na razie Lech ma problemy z utrzymaniem się przy piłce na połowie rywala. Ma problemy z kreowaniem gry, sytuacji bramkowych. Natomiast Polonia wygląda nieźle. Tym bardziej, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że Lech tydzień temu zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. To wydawałoby się przed tym meczem, że to jednak Lech będzie miał więcej z gry, że będzie łatwiej kreował tę sytuację, ale przynajmniej do tego momentu robi to Polonia. Stilic czeka już na podanie Rudnie. Zawahał się Stilic, jest Kliwiec. Białorusin, dośrodkowanie, nie uderzenie! Tak jakby zobaczył trochę, że wyszedł daleko od własnej bramki Gliwa. Na pewno dysponuje bardzo mocnym strzałem i bardzo często korzysta z tej swojej broni. A zobaczmy, Waszczyński spóźnione było to podejście teraz Iniaca, mam wrażenie, bo ruszył do piłki Kliwiec, a Trałka został sam, można było do niego zagrać. Trałka właśnie teraz do Wszystkiego, dośrodkowanie! Nie trafił, czysto w piłkę głową Robert Jesz. Ale bardzo dobra centra, tutaj niewiele brakowało. Myślę, że jeżeli parę centymetrów więcej miał Jesz, to naprawdę byłoby bardzo groźnie pod bramką Lecha. Jeszcze raz sobie to oglądamy, ta wrzutka kapitalna, na niskim pułapie zawieszona ta piłka.
pewnie jakby to był Czani, to byłaby już stuprocentowa sytuacja. Todorowski. Jerzy. Todorowski. Pozganie piłki Macedończyka do Słowaka nieudane. Enriquez. Widzimy, że teraz... Mało ruchu wokół niego. Tak, ale też widzimy w Polonii, że Grzesiek Boni został na lewej stronie, a tutaj Brzyski jest na prawej stronie. Zamieni się skrzydłami. Dziurdziewicz traci piłkę jednak. Serb. Jest prostopadny do Schultesa, jednak dobrze ustawiony był Hubert Wołkiewicz. Jak to się kończy? Jednak rzut rożny, tak to ocenił arbiter. Z naszej wysokości wydawało się, że może inaczej, ale on był na pewno bliżej. Tak, dobra sekuracja Huberta, dobra szybkość, natomiast chyba w ostatniej fazie zlekceważył tą sytuację i zamiast wybić po prostu tą piłkę na aut, to no nie wiem. Kontrowersyjna sytuacja, tak, ale... Brzyski, dośrodkowanie. Tym razem będzie aut dla polonistów. Jeszcze się zastanawiam, czy po prostu nie jest lepiej zapobiegać takim sytuacjom, czyli... Ale dobrze, ależ dobre podanie Brzyskiego do Bonina! Nie wyszła ta centra Boninowi, ale samo rozegranie bardzo inteligentne między Brzyskim a Boninem. Tak, no wykorzystał Brzyski tę lukę między dwoma piłkarzami Lecha Poznań i tam zagrał piłkę. Dobrze teraz Murawski, od razu na lewą stronę tutaj włącza się Kliwiec. Za mocno do Silicza. Stylicowi trzeba piłkę grać dokładnie do nogi. Nie jest to zawodnik zbyt szybki, natomiast obdarzony niesamowitą techniką i taką inteligencją piłkarską. Miał trochę czasu Bonin, wystarczająco dużo, żeby tę piłkę dokręcić do biegającego tam Schultesa. Schultes. Tym bardziej, że Schultes wyprzedził swojego obrońcę. Dokładnie, mogło to naprawdę skończyć się bramką. On od 23 marca jest trenerem Polonii Warszawa. W tym czasie pod jego batutą zespół rozegrał 23 mecze, zdobył 42 punkty. Co oznacza, że w tym czasie tylko jeden zespół zdobył więcej oczek. To był zespół Śląska Wrocław, który w tym czasie zdobył 46 punktów. To pokazuje, że pod względem wyników, tak biorąc globalnie, te... końcówkę tamtego sezonu, początek tego, w te pewno, wyniki trenera Zielińskiego naprawdę dobre. Na pewno tutaj często, być może nie media, ale sam prezes krytykował grę zespołu i Polonia na pewno gdzieś tam pod tą presją cały czas była, natomiast jeżeli się spojrzy właśnie na pracę Jacka Zielińskiego, to widać na pewno bardzo duży postęp, progres tej drużyny, ale tutaj chciał zagrać, jest doskonałe, tak, zagranie do Schultesa. Dobrze się zachował młody Kamiński, który to przeczytał. Ale to jest właśnie zawodnik, tak zwane takie złote dotknięcie, gdzie na jeden kontakt potrafi zagrać piłkę i często niespodziewający się obrońcy zostają oszukani właśnie w taki sposób. Fajne będziemy mieli te pojedynki między Rudniewem a Sadlokiem. Dobry mecz Sadloka w poniedziałek na stadionie swojego byłego klubu, czyli przeciwko w Chorzowie. Dośrodkowanie, Gliwa. Bardzo pewnie skorzystał Gliwa z kontuzji Przyrowskiego i kiedy już Przyrowski wrócił do zdrowia, no to trener Polonii Jacek Zieliński konsekwentnie stawia właśnie na Michała Gliwę. Bąkiewicz, Wojtkowiak, Dziurdziewicz. Dobre podanie teraz do Stilicza. Do niego wyskoczył jednak Sadlok i odebrał mu piłkę. Podanie minęło linię pomocy Dziurdziewicza, no tylko że trzeba było się przy piłce utrzymać, czego Stilicz nie potrafił zrobić. Sadlo, Baszczyński, Trałka, Baszczyński. To też w sumie mówiliśmy o tych punktach i też zwróciliśmy uwagę, że tylko dwa punkty dzieli Lecha i Polonię, a jak często Lech był w tym sezonie chwalony, tak, a jak często Polonia krytykowana. Jeżeli się spojrzy w tabelę, to jednak ta różnica jest tylko dwupunktowa. Natomiast faktem, Lech bardzo często, może słowo zachwycał, to będzie przesadzone, ale bardzo często
grał na takim dobrym poziomie, że wiele osób po prostu